Dzień dobry, witam wszystkich. A na początku bym chciał szybciutko Krzysztofa przedstawić. Krzysztof Gołuch urodził się w Rudzie Śląskiej, mieszka i pracuje w Knurowie. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Pedagogiki i Psychologii oraz Akademii Humanistyczno-Technicznej w Bielsku Białej, a także Uniwersytetu Śląskiego w Opawie w Instytucie Twórczej Fotografii. Obecnie jestem studentem studiów doktoranckich na tej uczelni. Krzysztof był nagrodzony laurem Knurowa w 2009 roku. Dwukrotnie był stypendystą Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury w latach 2008 i 2014. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, laureatem wielu konkursów fotograficznych w kraju i za granicą. Zajmuje się fotografią dokumentalną i reportażową, której głównym tematem jest człowiek. Krzysztof wydał też książkę fotograficzną, album fotograficzny Co siódmy. A dzisiejszy temat spotkania to fotografia dokumentalna realizowana w obszarze osób niepełnosprawnych zarówno fizycznie, jak i intelektualnie. Krzysztof, jaki był powód wyboru takiego tematu? Znaczy się, to jest tak, że ja jestem z zawodu pedagogiem, tak jak przeczytałeś tam te moje wszystkie szkoły. I na początku byłem pedagogiem, a potem przyszła ta fotografia i zawsze odczuwałem taką potrzebę dokumentowania środowiska osób niepełnosprawnych, że odczuwałem taką potrzebę tego dania głosu temu środowisku osób niepełnosprawnych. Jak nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, że niepełnosprawni to największa mniejszość na świecie, także wiele osób niepełnosprawnych wśród naszych znajomych, bliskich. Ja postanowiłem to fotografować. Często mi się zadaje pytanie, dlaczego to robię, dlaczego to akurat ten temat. Myślę, że trzeba dać głos osobom niepełnosprawnym i ukazać ich życie, ponieważ żyją wśród nas, nie mają lekko w życiu, nie jest im łatwo, ponieważ to, co dla nas czasami wydaje się proste, dla nich jest trudne. A taką bardzo ważną rzeczą, która dla mnie jako artysty i fotografa, kiedyś usłyszałem takie słowa Andrea Rotenberg, która oprowadzała młodzież po takiej wystawie i ona powiedziała takie słowa, pozwolę sobie zacytować. Są tematy i obszary życia codziennego, których staramy się nie dostrzegać, nie pamiętamy o nich codziennie. Są artyści, którzy nam tą zasłonę odsłaniają i mówią: zobaczcie, jak żyją. Niektórzy, o których wy nie myślicie, oni sięgają po drastyczne tematy, ponieważ misją sztuki w dniu dzisiejszym nie polega na tym, żeby nam dostarczać przyjemności, tylko żeby nami poruszać i budzić refleksję. Także te słowa, ten. Chciałbym też powiedzieć, że znajdujemy się w bardzo ciekawym momencie, ponieważ osoby niepełnosprawne coraz częściej pojawiają się w naszym środowisku. Wokół nas mamy bardzo taki ciekawy okres, ponieważ osoby niepełnosprawne pojawiają się w różnych aspektach życia. Jeden z takich bardzo ważnych aspektów życia jest reklama, gdzie pojawiają się osoby niepełnosprawne w reklamach. Takim przykładem jest reklama pończoch dla pań, bo jest taka firma Gatta, która reklamuje się i pisze na swojej reklamie, że Gatta kocha wszystkie kobiety, i na której jest Monika Kuszyńska, która jest artystką, wokalistką, która uległa wypadkowi samochodowemu. Jak niektóre badania wskazują, co siódmy obywatel naszego kraju jest osobą niepełnosprawną. W polityce też osoby niepełnosprawne się pojawiają, między innymi nasz tu śląski Marek Plura. Takim bardzo jawnym przykładem, który często podaję, jest Robert Kubica, który startuje w jednym z najbardziej technologicznie rozwiniętych sportów na świecie, a właściwie jest osobą niepełnosprawną, ponieważ jego prawa ręka właściwie w 80% jest niepełnosprawna i prowadzi bolid Formuły 1 właściwie jedną ręką i prawą sobie tam troszeczkę pomaga. Także jest osobą niepełnosprawną, a nie zdajemy sobie z tego sprawy i tak dalej. To jest fotografia z cyklu Co siódmy. To jest taki cykl, który był dla mnie taki
formacyjny, od którego zacząłem. Zacząłem jeszcze w czasach, kiedy fotografowałem na tradycyjnych materiałach i jeszcze nie było cyfry. Fotografowałem osoby niepełnosprawne na terenie Śląska i nie tylko. Były to takie sytuacje związane z życiem codziennym, ponieważ, jak ktoś powiedział, chyba Maria Przypłęcka, najlepszą pożywką dla artysty jest życie codzienne i to życie codzienne dla mnie jest bardzo ważne, ponieważ chcę pokazać to życie osób takim, jakim jest, jakim ja mam do niego dostęp. Krzysztof, ty pracujesz też z osobami niepełnosprawnymi. Jesteś obecnie też dyrektorem ośrodka w Mikołowie. Knurowie. Słucham? Knurowie. W Knurowie, przepraszam, w Knurowie. W Knurowie. Powiedz proszę, czy poprzez taką pracę to jest ułatwienie, czy to jest utrudnienie? Czy można sobie powiedzieć, no tak, on pracuje z takimi osobami, więc z natury rzeczy ma już łatwiejszy kontakt, łatwiejszy dostęp. Czy to tak wygląda, czy to wręcz przeciwnie? Znaczy to jest, w moim przypadku było tak, że ja najpierw pracowałem z osobami niepełnosprawnymi, a potem zostałem fotografem, artystą. I ja musiałem w pewien sposób przedefiniować swoje patrzenie na ten świat, na tych ludzi, ponieważ dla mnie pewne rzeczy wydawały się bardzo oczywiste. To, co dla kogoś z zewnątrz no, wydaje się taką rzeczą prawie niemożliwą, że osoba niepełnosprawna prowadzi samochód, ma rodzinę, ma dzieci i tak dalej, robi różne takie trudne rzeczy. Dla mnie to było rzeczą oczywistą i musiałem troszeczkę przedefiniować ten swój sposób patrzenia i troszeczkę bardziej się dziwić i wyszukiwać takich elementów, które są warte pokazania widzom. Także ja zawsze fotografuję z mojego punktu widzenia i zawsze to jest świat, który ja widzę. No wiadomo, że fotografia jest zawsze subiektywna i to jest moje takie indywidualne spojrzenie na osoby niepełnosprawne. Także to jest mój. Ja wybrałem sobie taką grupę ludzi, którzy są. Ktoś powiedział, użył takiego słowa kiedyś, dają radę i staram się ich pokazywać i poprzez tą takie uniwersalne skojarzenie, jak gdyby pokazywać tą rzeczywistość. A w twoich obszarze są właśnie osoby, tak jak już powiedziałem, niepełnosprawne ruchowo, fizycznie oraz niepełnosprawne intelektualnie. Czy kontakt, czy fotografowanie, dokumentowanie takich osób, jak wiemy, dokument to nie jest jedno spotkanie, to są częste powroty, to jest długa praca. Czy jaka jest różnica między pracą właśnie z tymi osobami pełnosprawnymi intelektualnie, ale niepełnosprawnymi fizycznie z różnych powodów? Czy to z powodu jakichś tam kontuzji, czy z powodu wad wrodzonych? Tak, tak. Jaka jest różnica? Jaka jest różnica w kontakcie z takimi osobami? Czy łatwiej jest ci nawiązać kontakt? Czy łatwiej jest dojść do osoby, która właśnie no, w pełni włada swoim umysłem, swoim intelektem? Czy właśnie może to jest wręcz przeciwnie? Może te osoby, które nie są do końca pełnosprawne intelektualnie, może to właśnie one są bliżej fotografa, bliżej takiego otwarcia? Znaczy ja jestem fotografem, który pracuję na taki sposób długoterminowy, gdzie te moje projekty trwają czasem kilka lat. Ja się troszkę zżywam z tymi moimi bohaterami. Wszyscy, których fotografuję, generalnie wiedzą, kto ja jestem, co robię i kim jestem. Nawet czasami znają moje imię. I z osobami z niepełnosprawnymi intelektualnie, no to zawsze staram się ich bardzo szanować, jeżeli często się zdarza tak, że oni mówią, nie, ja dziękuję, nie chcę, żeby ktoś mnie fotografował. Także no, te wszystkie zasady, które dla nas fotografów są jasne, jeżeli ktoś nie chce, albo trzeba uszanować jego decyzję, a często jest tak, że ja z tymi osobami się znam i tak jak w ostatnim projekcie Hotel, gdzie ich fotografuję od kilku lat, to potem poprzez przebywanie dłuższy czas, oni już potem nie zwracają na mnie uwagę i zajmują się swoją pracą, swoim życiem. Także to jest tak, jak słyszałem kiedyś taką
taką anegdotę, że fotografa na weselu widzi się przez pierwsze pół godziny, czy w kościele, gdzie tam fotografuje, a potem wszyscy już się skupiają na tym, co się dzieje wokół. No i ja tak staram się rozpływać i nie przeszkadzać tym, co robią, ewentualnie być takim bardzo życzliwym obserwatorem. To widać po twoich fotografiach. A wolisz właśnie z którą grupą osób pracować? Jest któraś grupa? To różnie, to wszystko, wiesz, to wszystko zależy od tego, jaki jest dzień. No bo to każdy, tak jak nasi bohaterowie naszych zdjęć, mają też czasami gorsze dni. No i ktoś może na przykład... To jest tak, że z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie wystarczy no, dobry kontakt, uśmiech, otwartość, taka nastawienie. No tak jak każdy fotograf, który idzie wśród ludzi, no musi mieć taki coś w sobie, żeby ci ludzie go zaakceptowali, chcieli z nim rozmawiać, a czasami pozwolili się sfotografować. Natomiast z osobami niepełnosprawnymi fizycznie na wózku, które są pełnosprawne intelektualnie, normalnie, no to tak jak normalnie trzeba zapytać, poprosić o prośbę, o zgodę, czy jakiś wejść, jakiś taki kontakt i wytłumaczyć im, po co się tam jest, co się robi i tak dalej. Tu akurat ta sytuacja jest jasna. A jak wygląda kwestia pozyskiwania zgód? Bo jak wiemy, dzisiaj mamy wszystkie ustawy o RODO, o ochronie wizerunku. Jak to wygląda w takim przypadku? No ja zawsze wychodzę z tego założenia, że no, mam taką domniemaną zgodę, bo ponieważ wszyscy mnie znają, jestem w dobrym kontakcie, także no nie pozyskuję takich zgód, aczkolwiek ostatnio się zastanawiam, ponieważ przygotowuję taką dużą wystawę, no i chyba trzeba będzie kiedyś pomyśleć o kilku takich zgodach, ale myślę, że nie będzie z tym najmniejszego problemu. A jeszcze też powiedziałeś na takie zdanie o obszarze działania, że w różnych miejscach. Czy to jest właśnie tam, gdzie pracujesz, gdzie pracowałeś, czy jeździsz po różnych takich ośrodkach? Jak to? No, staram się. To jest akurat to przez przypadek tak trafiło, że to jest akurat zdjęcie z mojego ośrodka, ale ja jeżdżę po całym Śląsku, po różnych miejscach. Dajmy nazwę, proszę, twojego ośrodka. Tam, gdzie ośrodek Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Tymrowie się nazywa. To jest ośrodek, który wchodzi w skład Caritas Archidiecezji Katowickiej. Także jeżdżę po różnych miejscach, po różnych sytuacjach przez ileś tych lat, kiedy już fotografuję, także nazbierało się różnych tych miejsc i różnych sytuacji troszeczkę. A wracasz czasami do swoich bohaterów. Przed chwilą widzieliśmy na zdjęciu Marka Plurę, wspomnianego przez ciebie. Tak, Marek Plura. No to jeszcze było zamierzchłe czasy, to był 2000 bodajże drugi rok. Marek jeszcze pracował w ośrodku interwencji kryzysowej, a to jest jego żona Ewa i jego ich pierwsze dziecko. A Marek był, poza tym taka anegdotę może przytoczę, a Marek był świadkiem na moim ślubie, kiedy jeszcze w ogóle się nie zajmowałem fotografią. No i pojechaliśmy, to były czasy, kiedy ten ślub był w kościele i pojechaliśmy do zakładu fotograficznego w Knurowie, żeby zrobić zdjęcie, no i wchodzimy wszyscy, a była godzina 11, wchodzimy wszyscy do tego zakładu, a ten pan fotograf pyta, a gdzie świadek? Mówię, no muszę go wnieść jeszcze, nie? Proszę poczekać chwilę. A on mówi, no to niezła impreza, o 11 już świadka trzeba wnosić, no ale potem się troszeczkę okazało, przepraszam, no ale to nie było świadome, że musiałem Marka wnieść po schodach razem z wózkiem, także takie to przygody czasami nas spotykają. A to dziewczyny, które prezentują modę na wózkach, to był początek lat 2000, taka ewenement na ówczesne czasy. No i one właśnie przymierzają buty, oglądają. Jeden z tematów też związanych z niepełnosprawnymi, ponieważ uświadomiłem sobie, że ważnym tematem jest też, że osoby niepełnosprawne to pełnosprawni obywatele. No i jednym z takich elementarnych praw jest prawo do wyboru i staram się fotografować osoby niepełnosprawne podczas wyborów. Takie zajęcia związane z hipoterapią, rugby na wózkach, gdzie później między innymi od tego zdjęcia powstało taki temat związany z rugbystami, teatr. Tu fotografowałem teatr osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jest to fantastyczna terapia dla nich, gdzie mogą przełamywać te swoje bariery, nie ćwiczyć różnego rodzaju wypowiedzi i
i zachowania. Akurat też zdjęcie z mojego ośrodka z 2002 roku, Damian, grupy teatralnej, Eniu, Wiktoria, podczas zajęć. Teraz cały czas oglądamy zdjęcia tak. Z tej publikacji co siódmy. Tak, tak, tak. No to jest między innymi w Opawie, tak. W takim domu pomocy Mirianum, gdzie fotografowałem w ramach projektu Opawa. A gdybyś, Krzysztof, mógł o tej książce opowiedzieć, tam Michał Szala zrobił ci fantastyczny wstęp do twoich niezwykłych zdjęć. Gdybyś mógł o pracy jeszcze nad tą publikacją. No to przejdę powoli. To są fotografie z tej książki, różnych wybory. Tak wygląda książka co siódmy. Zdecydowałem się podsumować pewien okres swojej twórczości i zamknąć ją w książce, ten okres czarno-biały. I wydałem taką książkę co siódmy, ponieważ kiedy szukałem dobrego tytułu, znalazłem taką informację, że niektóre badania podają, że co siódmy obywatel naszego kraju jest osobą niepełnosprawną. Wybraliśmy też specjalnie kolor tego, ponieważ kolor niebieski kojarzy się z autyzmem, jest kojarzony z autyzmem, a to był też taki czas, kiedy zaczęto wprowadzać, też bardzo się cieszyłem, ponieważ zaczęto wprowadzać te miejsca parkingowe, które były w takim kolorze, także zawsze śmialiśmy się, mówiliśmy, że to z powodu naszej książki takie robią miejsca. Tekst napisał Michał Szalas, świetny, taki mały esej, taki, który mówi o życiu i po co jest co siódmy. Jak na ostatnie dwa zdania brzmią tak, czy sześciu potrzebuje siódmego, czy siódmy potrzebuje sześciu. Łamigłówka, także wydałem tą książkę przede wszystkim w pracy nad książką z Katarzyną Wolną, która jest grafikiem, która projektowała tą książkę wspólnie ze mną. Zdecydowaliśmy się na większy krój czcionki, ponieważ żeby ułatwić potencjalnym odbiorcom, a zawsze myślę o tym, że ta książka trafi dla osób niepełnosprawnych i żeby im też ułatwić czytanie. Książka jest w dwóch językach, polskim i angielskim. I tak jak powiedziałeś, ta książka zakończyła twój okres czarno-białej fotografii w tym obszarze. Potem przyszedł czas na kolorowe zdjęcia. I zanim myślę, dojdziemy sobie do cyklu Hotel, który jest bardzo znany, nagrodzony, wielokrotnie pokazywany, to o ile dobrze pamiętam, to chyba zacząłeś od tych zdjęć sportowych w kolorze, tak? Tak, tak. To był taki czas rozwoju tej fotografii cyfrowej. Ja też postanowiłem spróbować troszeczkę przejść, zmienić troszeczkę ten swój styl i znalazłem takie miejsce sportowców niepełnosprawnych intelektualnie. Taki ruch międzynarodowy, który też ma w Polsce i na Śląsku, jest bardzo prężny oddział Śląski Olimpiad Specjalny, gdzie to fantastycznie działa i pracują tutaj świetni ludzie. I zacząłem fotografować osoby niepełnosprawne, które biorą udział w zawodach Olimpiad Specjalnych. To są zawody, które są specjalnie dedykowane osobom niepełnosprawnym intelektualnie. To przyszło bodajże ze Stanów Zjednoczonych. To są fantastyczne sytuacje, gdzie osoby niepełnosprawne intelektualnie, sportowcy biorą udział w zawodach sportowych. Jest fajnie to, a sytuacja związana z całą oprawą tych zawodów. Byłem na Światowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Warszawie, gdzie są wszyscy prezydenci i tak dalej, gdzie to otwarcie jest tak samo zrobione jak otwarcie podczas normalnej olimpiady. I myślę, że te zawody dostarczają niesamowitych emocji, ponieważ ci sportowcy, jest coś takiego, co jak gdyby definiuje to. Może to będzie taki cytat z przysięgi, która, bo ci wszyscy, przysięgi, przyrzeczenia, może bardziej bym użył słowa, przyrzeczenia, którą ci wszyscy sportowcy składają podczas rozpoczęcia. I to brzmi tak, pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swoim wysiłku.
To są zawody różnego rodzaju, lekkoatletyczne, piłka nożna, tenis, jak już tam tu widać. I tam jest ta taka wspaniała współzawodnictwo, takie pierwotne wartości Barona de Coubertin, gdzie właściwie to najważniejsze jest udział, a nie rywalizacja, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do sportu na tych najwyższym poziomie, gdzie telewizja nam przedstawia wielkie gwiazdy sportu, które, no, które biorą udział w wielkich kampaniach reklamowych i tak dalej, a ci sportowcy są ten sport w olimpiadach specjalnie. Dla mnie osobiście to taka sport w czystej postaci, gdzie czasami biegnący na pierwszym miejscu zatrzymuje się, żeby swojego kolegę podnieść albo żeby go wspomóc w czasie biegu, czy pociesza go po przegranym pojedynku. Także no, niesamowite emocje, naprawdę dużo, dużo takich fajnych, pozytywnej energii do tych ludzi. No to jest akurat w Rudzie Śląskiej jest taka drużyna golfa, tak dość elitarny sport, osoby niepełnosprawne grają. To jest akurat sytuacja, gdzie oni trenują w zimę. Przed tym, no także fajnie. To niezwykle nawet pole golfowe na korytarzu. Tak, a to jest pole golfowe na kartofisku na jesień. Mm-hmm. Uderzenia. Także tam to już tak są rozgrywki, czy tam też są treningi? Tak, treningi są, treningi. No, to jest na przykład trening na profesjonalnym polu golfowym w Szczynie, nie? No. W różny sposób to się odbywa. Jazda szybka na lodzie. Podnoszenie ciężarów, niesamowite dla mnie odkrycie. To akurat Światowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Warszawie. Podnoszenie ciężarów. Emocje fantastyczne, także. Także bardzo. I tutaj zacząłem właśnie w tym zestawie bardzo. Zacząłem już szukać świadomej pracy z kolorem, gdzie ten kolor byłby taki nieprzypadkowy. Tutaj pokazuję tych moich bohaterów tak bardzo blisko. Ja zawsze w tym cyklu co siódmy bardzo tak blisko ich, zawsze blisko starałem się być bohaterów, wchodzić z nimi w interakcję i tak dalej i być obecnym, blisko nich, żeby oni czuli. Tutaj troszeczkę zaczynam się im przyglądać pod kątem tego, jak mogę pracować ze światłem. Dość trudne jest, ponieważ nie zawsze można wykorzystać. No, trzeba przede wszystkim pracować ze światłem w dużej mierze i z kolorem. Ale tu pracujesz głównie ze światłem zastanym i. Tak, tylko. I w tym cyklu już widać takie wykorzystanie światła, jakie później właśnie w tym niezwykłym projekcie, jaki robisz hotel. Tak. To światło jest tutaj niezwykłe, ono wydobywa te osoby, jednocześnie akcentując też miejsce, przestrzeń, w której one się znajdują. No i potem właśnie spotkałem rugbystów. To było dla mnie odkrycie, kiedy byliśmy na takiej nudnej konferencji, że tam słuchaliśmy o różnych przepisach, No i poszedłem nabrać oddechu na taką salę gimnastyczną i zobaczyłem, no odkrycie dla mnie niesamowite. Wszystkim polecam, kto będzie mógł, niech zobaczy kiedyś prawdziwe zawody rugby na wózkach. Osoby, mężczyźni niepełnosprawni na wózkach, no to jest taka twarda, męska gra, gdzie tam nie ma pieszczenia, wózki się zderzają, przewracają, kości trzeszczą. Niesamowite. I ja postanowiłem, oczywiście to jest moje spojrzenie i to tak nie za bardzo widać, że te kości tam trzeszczą na tych zdjęciach, ale to jest moje takie spojrzenie i tutaj zacząłem właśnie bardzo świadomie już pracować ze światłem. Też te fotografie są moją pracą magisterską w Instytucie Twórczej Fotografii. Się broniłem. Zestaw rugby. No i tutaj to są fotografie właśnie z tych zawodów. Szkoda, bo ponieważ jest to bardzo interesująca i fajna dyscyplina sportu, a ci zawodnicy grają przy pustych płynach. To jest też tak często, że tak jak pokazywałem tam teatr, zawody sportowe, to jest tak, że na trybunie
siedzą niepełnosprawni, a przed nimi występują osoby niepełnosprawne, także jest to takie troszkę smutne. No, nie jest to atrakcyjne, czy nie wiem, na czym to polega, że nikomu się nie chce przyjść na to, nawet młodzież nie chce. Wiem doświadczenie, ponieważ organizowaliśmy kilkakrotnie różnego rodzaju imprezy, no i to taki, młodzież nie chce przychodzić na to, a fajne emocje są czasami. To jest, są fotografie z cyklu rugbyści. Po zakończeniu tego tematu, no ciągle jak gdyby eksploruję te sytuacje związane ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, no i postanowiłem poszukać tematu związanego z pracą. No i byłem w kilkunastu miejscach na terenie Śląska i poszukałem takiego miejsca, gdzie jest gospodarstwo rolne i gdzie osoby niepełnosprawne pracują. I tu troszeczkę zacząłem pracować też z kolorem, ponieważ jest to fantastyczne miejsce do fotografowania, ponieważ no, te tunele foliowe, przyroda, kolory, no to jest fantastyczna sytuacja do pracy. Ale tutaj zmieniłem sposób pracy, ponieważ tak jak w tych wszystkich poprzednich tematach, zawsze gdzieś tak byłem blisko tych moich bohaterów i fotografowałem ich z bliska. Kappa mówił, że te fotografie swoje są na tyle dobre, na ile jesteś blisko bohatera. Także tutaj zrobiłem krok do tyłu, wziąłem taki oddech, zacząłem obserwować ludzi i to, co oni robią w kontakcie z przyrodą, z naturą. Ważne dla mnie było relacje tych ludzi i przede wszystkim odejście troszkę od nich i szukanie ich w tej perspektywie tych przestrzeni, w których oni mieszkają. Cykl się nazywa W pracy. No jak wiadomo, mieszkamy na specyficznym, pięknym miejscu, jakim jest Śląsk, w którym zawsze się ciężko pracowało. Tu z pokolenia na pokolenie każdy mężczyzna, kobiety ciężko musieli pracować. Mężczyźni pracowali w hutach, w kopalniach. Całe pokolenia pracowały. Można wyczytać i znaleźć w literaturze takie określenie śląski etos pracy. No ale jest taka grupa osób, która nie mogła pracować. No i od pewnego czasu pojawiają się w Polsce i na Śląsku takie miejsca stworzone specjalnie dla osób niepełnosprawnych. Są takie zakłady aktywności zawodowej. To jest taki właśnie zakład aktywności zawodowej w Borowej Wsi, który prowadzi gospodarstwo rolne. Tam realizowałem ten temat poświęcony pracy. Właśnie tutaj skupiałem się na tych wszystkich aspektach związanych kontaktu człowieka z naturą, ponieważ ci ludzie pracując w tym gospodarstwie rolnym, pracując z roślinami, pracując ze zwierzętami w kontakcie, czyli de facto oni poprzez kontakt z naturą, oni się rehabilitują i wracają do społeczeństwa, ponieważ praca, no tkwi mi to zawsze bardzo mocno w głowie, bo papież Franciszek powiedział coś takiego, brak pracy odbiera ludziom godność, a osobom niepełnosprawnym ta godność była bardzo skutecznie odbierana, ponieważ no, nie mogli się realizować takim czymś jak, no takim immanentną rzeczą, która każdego nas dotyczy, czyli praca. No bez pracy czasami, jak ktoś słyszałem kilkakrotnie, takiego, ludzie są stworzeni z pracy. No a osoby niepełnosprawne mogły pracować. No i tutaj tak fotografowałem właśnie w różnych porach roku, w różnych sytuacjach, ponieważ szukałem takiego klucza, który by pokazał to nie tylko osoby niepełnosprawne, ale ich taki kontekst na tle natury. Mhm. A czy te osoby, one się też w jakiś sposób kształcą, żeby mogły taką pracę wykonywać? Mam to na myśli, czy poznają na przykład rozwój, czy też cykl produkcji roślin, albo cykl. Tak, no znają. Oni znają lepiej niż niektórzy tam pracujący, ponieważ jak te zwierzęta się czują, czy są głodne, czy je trzeba karmić, czy są niespokojne. Także fantastyczny taki mają kontakt. Ja tam kiedyś szukałem kiedyś mgły i pojechałem tam kiedyś wieczorem. Raz trafiła mi się mgła i pojechałem, bo chciałem sfotografować mgłę. No takie miałem marzenie fotograficzne. Pojechałem tam pewnej soboty, kiedy ta mgła się pojawiła. Właśnie tu jest na tym zdjęciu. Pojawiła się tam mgła, no i właśnie ten Artur, on tam pracował, bo to był sobotę, miał dyżur, no i on tam sobie pracował. Ja tak chodzę, no piękna sytuacja.
mgłą i fotografuję i nagle słyszę, że on jeździ tam z tej obory i coś tam wozi na latarce i tam zaczyna bardzo głośno do siebie mówić. Mówię sobie, myślę, no niedobrze, chyba mu się coś pogorszyło, chyba się źle czuje. Kiedy tak podeszłem już blisko, zobaczyłem, tam mgła troszeczkę się tak rozrzedziła, okazało się, że Artur ma zestaw głośno mówiący w komórce i podczas pracy wywożenia czegoś tam z obory rozmawia się z kumplem o meczu Górnika Zabrze. Także można czasami być, ulec swoim stereotypom, pomimo że się już tyle lat pracuje. No tak, to niezwykłe. A czy po tym cyklu od razu przeszedłeś do cyklu, który też jest o aktywizacji zawodowej, czyli hotel? Tak, no bo szukałem takich tematów, to się samo urodziło, bo ja zacząłem fotografować to i potem mówię, a to jeszcze coś poszukam, żeby urozmaicić ten temat i trafiłem na ten hotel. I no i to się urodziła osobna sytuacja, gdzie trafiłem. Dodajmy tylko, Krzysztof, przepraszam, że przerywam, ale dodajmy, że ten zestaw, on dostał wiele nagród. W wielu konkursach brałeś udział, wiele wystaw. Praktycznie teraz, gdzie by nie spojrzeć, to ten zestaw jest zapraszany do pokazywania, a 2 lata temu wygrałeś też śląską fotografię prasową tym zestawem. No tak się zdarzyło. No to jest geneza tego, no urodziło się osobny cykl, ponieważ zacząłem tam fotografować i wsiąkać to miejsce i to uwiodło mnie tam, ta atmosfera, ta powolność pracy. A gdzie to jest? Zakład Aktywności Zawodowej prowadzony przez Caritas Artydiecezji Katowickiej w Katowicach, obok katedry, tam jest taki budynek. Tam jest hotel i usługi gastronomiczne, oni prowadzą, zakład aktywności prowadzi. Tam jest około 39 osób zatrudnionych, niepełnosprawnych, które na co dzień pracują. A ja no przede wszystkim, bo tak jak w tym cyklu, w tym gospodarstwie rolnym, tam jest jednak większa przestrzeń była, tam była inna sytuacja, gdzieś mogłem troszeczkę odejść z boku. Tutaj no, niestety czasami widać, że wchodzę na tych naszych bohaterów. No i często mi się ludzie pytają, czy te zdjęcia są pozowane. No ale starałem się nigdy nie pozować. No wiadomo, portret to jest taka rzecz, ale to jest taka sytuacja, że ja im dość długo towarzyszyłem. To były godziny, czasami 2-3 godziny gdzieś tam. Oni skupieni na swojej pracy i w ogóle mi przestali zauważać, no ewentualnie dźwięk migawki, to ich tam czasami rozpraszał. To akurat zdjęcie cieszę się bardzo, bo akurat to teraz tyle zdjęcia stało wybranym zdjęciem przez culture.pl takiego kuratora Michała Dąbrowskiego, 100 zdjęć na stulecie niepodległości, także bardzo się cieszyłem, bo, że taka fotografia poświęcona osobom niepełnosprawnym też może pokazać jakąś ciekawą prawdę o fotografii, o życiu. I ten zakład i te osoby to są wszystko osoby niepełnosprawne intelektualnie, te, które tutaj są aktywne. Zresztą jak tutaj widać, czasami są pewne niepełnosprawności, ale generalnie to są osoby niepełnosprawne intelektualnie. Oczywiście zawsze z nimi, tak jak w tym ogrodnictwie, pracuje grupa ludzi, terapeutów, instruktorów, którzy ich wspomagają, bo bez tego by tego nie było. Oni mają specjalny program rehabilitacyjny, mają specjalne wyjazdy, baseny i tak dalej, całą taką opiekę, która pozwala im dobrze funkcjonować. No i tak w tej sferze społecznej, bo często jest tak, że osoby niepełnosprawne chodzą do warsztatów terapii zajęciowej. To jest taki podstawowy, pierwszy etap przystosowania do pracy. No i potem po zakończeniu tej rehabilitacji zostają w domach i one są same, nie? I idąc do pracy, no mają to swoje środowisko. Poza tym ważną rzeczą jest otrzymywanie wynagrodzenia za pracę, ponieważ no, to zmienia perspektywę tej osoby w środowisku, ponieważ taki chłopak, który dostaje wynagrodzenie, może na przykład swoją dziewczynę zaprosić do McDonalda, mogą iść do kina, może sobie telewizor kupić. A nawet często tak słyszałem taką sytuację, przyszedł, mówi, mamo, tu tam 2-3 stówy do wspólnego budżetu domowego. Także
taka osoba, która to zmienia postrzeganie jej i środowisku i, no i też kształci mnóstwo umiejętności takich. No, każdy z nas pracuje, trzeba rano wstać, ubrać się, przyjechać, trzeba być punktualnym, sumiennym i tak dalej. Jak długo trwa taki proces aktywizacji takich osób? Oj, trudno mi powiedzieć. To jest wszystko indywidualne. Są osoby, które bardzo dobrze się odnajdują w tym, a czasami zdarza się, że no, akurat ten typ pracy im nie pasuje. No tak jak, powiem szczerze, ja bym tutaj nic nie takiego specjalnego nie wymyślał, ponieważ no to jest tak, jak znam, jednemu coś pasuje, drugiemu nie. Czasami jedna praca komuś pasuje, druga nie i tak dalej. To jest ważne, żeby oni znaleźli swój sens, no i byli akceptowani w środowisku, no i mieli odpowiednie wsparcie, bo to jest ważne, żeby te sytuacje związane z ich pracą towarzyszyło odpowiednie wsparcie i możliwość. No, taki prosty przykład, jak dojechanie do pracy, do miejsca pracy, korzystanie z różnego rodzaju usług. A czy te osoby po skończeniu takiego kursu, tak to nazwijmy, takiego okresu aktywizacji, czy te osoby gdzieś idą dalej i pracują, czy jak sytuacja wygląda? Czy one raczej zostają w tym ośrodku? No raczej tu akurat te osoby tutaj, no czasami się zdarza, że zmieniają te zakłady aktywności zawodowej, no ale generalnie to jest miejsce ich pracy. Tak. Tutaj nie chcę się wypowiadać, bo dokładnie nie znam danych statystycznych, no bo często ten zakład aktywności zawodowej może być takim szczeblem do wejścia nawet na otwarty rynek pracy, nie? Ale to dość trudne jest, ponieważ no jednak te wymagania są czasami w pracy dość duże, nie? A tutaj te miejsce jest jednak stworzone, te zakłady aktywności zawodowej, one stwarzają takie miejsca, taki sposób organizacji pracy, żeby osoby miały odpowiednie wsparcie i mogły spokojnie pracować. No i mają przede wszystkim terapeutów i cały sztab ludzi, który ich wspiera. No także to jest właśnie w tych Katowicach, w różnych sytuacjach, którym towarzyszyłem. To jest też tak, że moi bohaterowie nie patrzą na mnie, ponieważ chciałem uniknąć takiej sytuacji, w której ktoś mógłby odebrać to, że to jest coś tak na niby, ta praca, że to jest jakaś taka zabawa, a ja chciałem właśnie w tym cyklu, oni są bardzo, ktoś powiedział, że są smutni, że to jest smutne. Z takimi komentarzami się spotkałem. A ja bym użył takiego słowa, że to jest na poważnie, że to jest poważnie, że to nie jest byle co, że to nie jest przypadek. Dlatego prosiłem, znaczy ja mam takie zdjęcia wesołe, gdzie sobie robimy zdjęcia i różne humorystyczne sytuacje są, ponieważ no, takie rzeczy fotografowałem, bo tak wygląda życie, ale układając ten zestaw właśnie chciałem to tak zrobić, żeby to było bardzo poważnie, dostojnie, żeby ci ludzie byli, żeby bardzo mi zależy w moich fotografiach na tym, żeby to było poważne i żeby to nie uraziło tych ludzi, no bo to chyba nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby im pomóc, żeby pokazać ten świat osób niepełnosprawnych, przybliżyć ich ludziom, że to nie jest coś złego, bo zawsze staram się patrzeć na osoby niepełnosprawne jako ludzi. Bo często widzimy osoby, ciągle mówię te osoby niepełnosprawne, ale widzimy naszych, ostatnio taki mi się udało ukuć powiedzenie nasi bracia niepełnosprawni. Widzimy, patrzymy na nich poprzez pryzmat tego, jak się poruszają na wózku, jakich używają kul, czy nienaturalnego ułożenia ciała, a ja jak gdyby staram się odrzucić tą taką górną warstwę tego i poszukać tego człowieka takiego, takimi problemami, które no, każdego nas nurtują. Każdy tam coś przeżywa, każdy musi zmagać się z tym swoim życiem, które codziennie go dotyczy, tak samo osoby niepełnosprawne. Krzysztof, a czy te cykle są zamknięte? Czy na przykład ten czarno-biały cykl, ewentualnie te sportowe, traktujesz jako zamknięte i teraz jesteś w cyklu hotel, czy on już jest też zamknięty, czy wracasz do tego? Nie, to są takie, wiesz, to są takie otwarte cykle, bo nie, ja też nie umiem przestać, bo ciągle coś tam dopracowuję i
często w związku z tym, że interesuję się tym, często bywam w różnych sytuacjach, no i tam fotografuję, także zawsze tam jakiś ten cykl czarno-biały, co filmy, tam się chyba nigdy nie skończy, bo to zawsze powstaje jakieś perełki, powstają, które mi tam wskakują do tego cyklu i poszerzają. Może być co 7.02 albo kontynuacja. A czy teraz masz jakiś cykl, nad którym pracujesz? Jakiś taki nowy, tak jak był w pracy? Tak, tak. Tu pokazuję, że zapraszam na wystawę do Nikiszowca, gdyby ktoś był chętny. Do końca miesiąca. A tu pokażę Państwu taką małą premierę mojego takiego cyklu. To jest taka rzecz, która mnie głęboko tak trochę dotyczy, ponieważ zawsze mnie to gdzieś tam nurtowało, nie wiedziałem, jak to zrobić, ponieważ pracując z osobami niepełnosprawnymi, często doświadczam takich sytuacji tego osamotnienia tych ludzi, pozostawienia ich. No, na przykład dzisiaj miałem taką sytuację, jedna z naszych mieszkanek zmarła i mieliśmy pogrzeb po prostu. W tym kościele ona nikogo nie miała oprócz nas. Była chowana bez rodziny, bez niczego, bez jakiejkolwiek bliskiej osoby. Znaczy, bliskimi osobami my jesteśmy. Myśmy byli tylko na pogrzeby. Jeszcze ze względu na tą pandemię nie mogło wiele osób przyjść ze środka, także nas było raptem tam 15 osób na tym pogrzebie. To mnie tak bardzo dotyka to osamotnienie tych osób niepełnosprawnych i postanowiłem sfotografować osobę niepełnosprawną z jakimś takim osamotnieniu na wózku silnym. To jest proste, to jest zbyt proste. A ja chciałem coś takiego bardziej metafizycznego, nie wiem, czy to jest dobre słowo, pokazać tą przestrzeń, w której oni żyją, ponieważ ta przestrzeń, w której te osoby żyją, chodząc po domach społecznych, po różnych ośrodkach, definiuje, ponieważ jak jest osoba niepełnosprawna, na przykład tutaj, nie? Jest niepełnosprawna intelektualnie, nikt z rodziny do niej nie przyjdzie oprócz opiekunów, czy oprócz terapeutów, którzy tam na co dzień się zajmują, nie mają nikogo. I tak wygląda przestrzeń. Taka pusta, bo łóżko to jest coś takiego, które każdy z nas ma. Ta przestrzeń wokół tego łóżka definiuje taką i taką, dzieje czasami taką pustką i to mnie tak chciałem to pokazać, na przykład to miejsce, nie? To jest miejsce jakiegoś. Krzysztof, to jest niezwykła puenta tego spotkania, które za momencik się nam skończy, także to ja już teraz tak, podziękuję. Dziękuję bardzo.